Drogie siostry, drodzy bracia, niesamowita sytuacja w Ewangelii, gdzie Jezus przechodzi obok człowieka, który siedzi i kasuje podatki. Jest teraz czas rozliczania się z fiskusem do kwietnia. No i wiemy, że to nie jest nic przyjemnego, aczkolwiek koniecznego, żeby mogło państwo funkcjonować. Natomiast generalnie urząd skarbowy no nie zawsze pozytywnie się kojarzy. Szczególnie pewno dla przedsiębiorców i pracodawców. No i siedzi facet, zbiera podatki, kasuje ludzi, jeszcze kasuje dla zaborcy. Mówiąc brzydko, łoi z każdego, żeby dać Rzymianom, którzy okupowali tamten teren. I nagle przechodzi Jezus, którego prawdopodobnie pierwszy raz widział, i mówi mu: pójdź za mną, chodź ze mną, zostaw twoją robotę, zostaw wszystko, pójdź za mną. I niesamowite jest to, że ten poborca podatków wstał i poszedł. No to jest zupełnie niezrozumiałe. Wyobraźcie sobie, jest Pan Jezus. Wyobraźcie sobie, że chodzi po tym świecie dzisiaj. Wchodzi do urzędu skarbowego i do pierwszego chłopa za szybą mówi: chodź za mną. To nic, że nie ma 15, że jeszcze musisz być w robocie. Nie, zostaw to, pójdź za mną. No popukałby się po głowie i pewnie ochrona by go wyrzuciła z tego urzędu skarbowego i by się na tym skończyło. A ta historia kończy się inaczej. Ta historia ma zupełnie inny przebieg. Ten facet w sposób całkowicie nieracjonalny wstaje i idzie za Jezusem. I to, co zrobił, jest absolutnie nie do zrozumienia. Ani teraz współcześnie, ani 2000 lat temu. To jest nie do zrozumienia. Zastanawiałem się, jakimi słowami można by zastąpić to słowo pójdź za mną, które często dzisiaj kojarzy się tylko z akcjami powołaniowymi. Jak mówimy o pójdź za mną, to zazwyczaj kojarzy się nam to z różnymi sytuacjami, w której przyjeżdżają księża do parafii, czy organizują rekolekcje dla chłopaków z myślą o tym, żeby poszli do seminarium, czy siostry organizują rekolekcje dla dziewczyn, żeby poszły do klasztoru. I myślę sobie, jakich innych słów mógłby Jezus dzisiaj użyć, stając przed każdą i każdym z nas. Wydaje mi się, że byłoby to jedno zdanie. Człowieku, tęsknię za tobą. Tęsknię. I jeśli usłyszymy tęsknię, to już nas nie dziwi, że ktoś wstaje i idzie. By już nie tęsknić. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie są dla nas szansą, by przestać tęsknić. By tęsknota zmieniła się w przebywanie. I to nie tylko na zasadzie eventu, ale na całe życie. Dzisiaj nieraz mówi się o tym, zdradzę wam takich trochę kuluarowych rzeczy. My księża dyskutujemy, jak dzisiaj mówić o Panu Bogu, jak nagnać do seminarium znowu setkę ludzi, żeby klasztor nie był pusty, jak sprawić, żeby w diecezjach były po 300 ludzi w seminarium. Siostry się głowią, jak wypełnić klasztory z powrotem, jak sprawić, żeby było 300, nie 3 osoby w postulacie, nowicjacie. I często spotykamy się z tym, że mówimy sami sobie, strzelając w kolano,
z młodym człowiekiem trzeba dzisiaj delikatnie, żeby nie naruszyć jego wolności. Nie wolno mu powiedzieć, że a może Pan Bóg cię powołuje, może masz być księdzem, może masz być siostrą zakonną, a może masz być tatą, mamą. Nie, trzeba tylko jakoś tam się ślizgać po temacie, żeby nikogo nie urazić. A ja to mam w nosie dzisiaj. Ja mam w nosie jakąkolwiek poprawność w tym względzie. Chcę każdej i każdemu z was powiedzieć: Jezus za tobą tęskni. Jezus tęskni. Staje dzisiaj przed tobą, patrzy ci głęboko w oczy, przenika każdą twoją komórkę i chce ci powiedzieć, że tęskni. Że jest Bogiem, który tęskni. Pamiętam, rok temu, półtorej roku temu głosiłem Słowo Boże na charyzmatycznych dniach młodych w Hermanówce pod Białymstokiem. Słuchajcie, nieprawdopodobne wydarzenie, gdzie prawie 1000 młodych ludzi od liceum w górę do 35 roku życia, podobnie jak Światowe Dni Młodych, na tym bardzo pobożnym Podlasiu przez tydzień słuchało 4 konferencji dziennie, miało medytację codzienną, adorację, wieczorne uwielbienie, oczywiście w centrum dnia msza święta. Śmiałem się do księży, którzy tam byli, że jak my byśmy mieli takie rekolekcje, to by połowa księży po 3 dniach wyjechała. Że tyle konferencji przeżyć. I jeszcze z jednym księdzem. No chyba by nam sił nie starczyło. A ci młodzi w nieprawdopodobny sposób uczestniczyli w tych rekolekcjach. I wyobraźcie sobie, w pewnym momencie była Ewangelia o tym, jak Jezus powołuje nad Morzem Tyberiackim. I mówię, słuchajcie, dzisiaj to będzie Ewangelia na naszą medytację. Pomódlcie się tym tekstem. Praktycznie nic więcej nie mówiłem. Wprowadziłem ich lekko w tę medytację nad powołaniem, które każdy z nas ma. I nie precyzowałem wielu rzeczy. I po godzinie przychodzę na konferencję i pytam wprost: ilu z was po medytacji nad tą Ewangelią odkryło, że Bóg wzywa go do tego, by był mężem i ojcem? Ręka w górę. Oczywiście większość facetów. Ile z was, dziewczyn, odkrywa, że jest wezwana do tego, by być mamą i żoną? Oczywiście większość. A pytam, ilu z was, panowie, odczuwa w sercu, że Bóg chce, żebyście byli księżmi? Kilkunastu ludzi podniosło ręce, zapytanych wprost. Pytam, ilu do sercanów przyjdzie? Tylko 3 podniosło, ale daj nieźle. Pytam dziewczyn, ile z was chce być siostrami zakonnymi? Kilka podniosło ręce. Widziałem, że po konferencji siostry tam dopadły od razu. Namierzyły, które pilnowały całą konferencję i później folderki powołaniowe. Kochani, możemy się uśmiechać, ale to są rzeczy, które są dla nas w życiu, dla nas chrześcijan, najważniejsze. Bo jak się przestrzelimy, bo jak nie usłyszymy, tęsknię za tobą, to pójdziemy na manowce. To zmarnujemy, jest duża szansa, że zmarnujemy wszystko, co Bóg dla nas przygotował, bo będziemy chcieć realizować swoje. Dlatego chcę każdy i każdemu z was dzisiaj powiedzieć: Bóg tęskni. Bóg tęskni za tobą. Gdyby mnie kiedyś
pewien ksiądz, ksiądz Stanisław, który w jednym z tych konfesjonałów w różne dni tygodnia posługuje tu w Agiewnikach, gdyby kiedyś mnie nie zapytał wprost, czy ty się nie zastanawiałeś, Michał, nad tym, że masz być księdzem, to by mnie dzisiaj z wami tutaj nie było. I mogę powiedzieć, że nie byłbym szczęśliwym człowiekiem, takim jakim jestem. Ale on miał odwagę zapytać. W jakim kontekście? Byłem na oazie osób niepełnosprawnych, jako animator. I wtedy przeżywałem jedno z pierwszych, większych moich zakochań. Zabujałem się w takiej dziewczynie, która była siostrą siostry zakonnej, która była na tej oazie. Mniejsza z tym. W każdym razie, no wiecie, pierwsze chwile, pierwsza klasa liceum, po podstawówce, trzymanie za ręce było bardzo istotne, więc w wszystkich wolnych chwilach chodziliśmy za te ręce, żeśmy się trzymali, w nocy potrafiliśmy przegadać w przedsionku takiej sali gimnastycznej całymi godzinami, później chodził człowiek niewyspany, no ale był zakochany. No i wyrwał się z wioski do prawie że miasta, czy w perspektywie było, że będzie miasto, nie? Więc zupełnie rzeczywistość inaczej wyglądała. No i co? I w pewnym momencie idziemy za te ręce, a ksiądz Stanisław mówi: młody, chodź na spacer. No przepraszam, jestem zajęty. Mówi, zostaw, mówi, odeślij, mówi, niech ta Monika gdzieś tam idzie. Wziął mnie i wyobraźcie sobie, byłem taki zły, bo ksiądz Stanisław odwiedzał nas na tej oazie codziennie, bo był odpowiedzialny za duszpasterstwo osób niepełnosprawnych diecezji tarnowskiej i organizowane te oazy były w różnych miejscach w diecezji. Przyjeżdżał co wieczór i po kolacji zabierał mnie na spacer i opowiadał mi o tym, jak fajnie jest być księdzem. I w pewnym momencie myślałem, że jak jeszcze raz przyjedzie, to mu walnę, to mu przyłożę, a później ucieknę, bo nie wytrzymam tego. I co? No i z grzeczności chyba mu nie przywaliłem. I później lata biegły. Rok, dwa, trzy, cztery, skończyłem liceum. Poszedłem na studia. I dopiero śmierć mojej kuzynki, o której wam wspominałem, sprowokowała, dała miejsce mojemu nawróceniu. I co mi się przypomniało w momencie, kiedy dopuściłem Pana Boga do głosu w swoim życiu? Właśnie jego zdanie. Czy ty, Michał, nie myślałeś, żeby być księdzem? I wtedy do mnie doszło, że ja przed tym uciekam już od kilku lat. Bóg, który mówi także przez drugich, przez sytuację życia, tęsknię za tobą. Myśleliście o tym kiedykolwiek, że Bóg za wami tęskni? Myśleliście o tym, że Jezus za wami tęskni? Jest ktoś, kto tęskni. I to jest właśnie Jezus z Nazaretu. Jezus chce ciebie wziąć na taki spacer, jak mnie zabierał ksiądz Stanisław, ale myślę, że Jezus chce nas wziąć jeszcze na o wiele poważniejszy spacer, na który to spacer wziął Piotra. Bo kiedy słyszysz, tęsknię za tobą, to ci się wydaje, za mną, Panie Jezu? Za mną tęsknisz? Jak taki siaki grzech popełniłam, czy popełniłem? Jak mam inną wizję na życie? Mam to, tamto, siamto, za mną tęsknisz? A Jezus mówi, tak, za tobą. Nie tłumacz mi się ze swoich grzechów, tylko przyjmij do wiadomości, że tęsknię. Tyle. Więc od razu, kochani, trzeba nam się dzisiaj zastanowić, na jakiej drodze życia chrześcijańskiego, ewangelicznego, Bóg tęskni za tobą. Na jakiej drodze, na jakiej ścieżce Bóg tęskni za tobą? Za mną tęskni na drodze kapłaństwa.
I dzisiaj z drżeniem serca, ze łzami w oczach dziękuję Mu za to, że tak się życie moje poukładało, że się udało usłyszeć to, że tęskni. A na jakiej drodze tęskni za Tobą? Jedni z Was są zaproszeni na spacer z Jezusem w małżeństwie, inni w kapłaństwie, inni w życiu zakonnym, jeszcze inni w samotności. Ale wszędzie mamy do czynienia z tęsknotą Jezusa z Nazaretu. I zadaniem każdej i każdego z nas jest pytanie, na jaki spacer Jezus chce mnie dzisiaj zabrać? Na której ze ścieżek? To jedno z najważniejszych zadań życia. Nie szkoła, nie zawód, nie kariera, nie co innego. Odkrycie, gdzie On za mną tęskni, jest najważniejszą sprawą ochrzczonego serca. Najważniejszą. Nie ma nic ważniejszego. Jeśli do tego nie dojdzie, to jako ludzie ochrzczeni przechodzimy w pozycję, w której często szydzimy z Boga lub Go okradamy. Z ucznia stajemy się cynikami, złodziejami. Wiecie co, dzisiaj mamy bardzo często wśród chrześcijan do czynienia z tymi dwoma postawami. Albo szydzimy z Boga, albo ludzie z Boga szydzą, albo Boga okradają. Wyobraźcie sobie, parę tygodni temu w czasie rekolekcji adwentowych, które głosiłem w jednej z parafii w północno-zachodniej części Polski, po mszy świętej, po jednej z mszy świętej, było nabożeństwo lurdzkie, modlitwy o uzdrowienie, a później szedłem przez kościół i błogosławiłem ludzi Najświętszym Sakramentem, tak jak to będzie dzisiaj tutaj po konferencji. Jak wytrzymacie jeszcze do konferencji? Bo tyle tego gadania mojego, że mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie. I wyobraźcie sobie księża, którzy tam pracują, w ramach przygotowania do bierzmowania, a tam to po prostu przetrwania do bierzmowania bym to nazwał, dali oczywiście warunek, że młodzież musi obowiązkowo w tym nabożeństwie uczestniczyć. Słuchajcie, myślałem, że mi serce pęknie. Duża parafia, dużo młodych ludzi zostało. Podchodziłem do ławek z Najświętszym Sakramentem, a ci biedni młodzi ludzie, którym ktoś zamknął uszy, na owo tęsknię, jak podchodziłem z Najświętszym Sakramentem, to siadali, ostentacyjnie zakładali nogę na nogę, patrzyli na Najświętszy Sakrament i szyderczo się śmiali. To było przerażające. Słuchajcie, ja w życiu przez 4 lata doświadczałem sytuacji, w której ktoś się śmiał szyderczo na widok Najświętszego Sakramentu. To zawsze był diabeł w osobach opętanych, które egzorcyzmowałem. Zawsze szydził z Najświętszego Sakramentu. Oblał mnie zimny pot i przeszły mnie ciarki po plecach, kiedy szedłem w tej parafii z Najświętszym Sakramentem, a ci biedni młodzi ludzie ostentacyjnie szydzili w odległości 50 centymetrów od monstrancji. Łzy mi się lały po policzkach, niosłem Najświętszy Sakrament, nie mogłem się nawet otrzeć tych łez. To było tak bolesne doświadczenie, a nie byłem zły na tych ludzi. Ja po prostu, mi serce pękało, że ktoś im na tyle zamknął uszy, że nie słyszą owego tęsknię. Proszę Was dzisiaj, poproście Boga, by otworzył Wam uszy. By nie doszło nigdy do sytuacji w Waszym życiu, kiedy nie usłyszycie tego, że On tęskni. Proście, prośmy wszyscy dzisiaj, by ci, którzy przyjadą w lipcu tutaj do Krakowa, by w pierwszej kolejności Bóg pobłogosławił ich uszy, by usłyszeli o tym, że Jezus tęskni. Jeśli usłyszą, że Jezus tęskni, to już wszystko później się wydarzy po Bożemu.
ale muszą zostać otwarte uszy. I kończąc, drodzy, chcę powiedzieć jeszcze o jednej sytuacji dziś. Zobaczcie, dzisiaj odkrywamy mnóstwo swoich talentów. Ludzie są utalentowani, obdarowani. Zobaczcie, jak pięknie młodzi ludzie się rozwijają, zakładają firmy, biznesy. Mamy mnóstwo cudownych inicjatyw. Mówimy, Boże, jak obdarowałeś człowieka. Ale co dzisiaj się dzieje w życiu ochrzczonych ludzi? Że korzystają na potęgę z darów i talentów, które dał im Bóg, a nie pytają, jak wykorzystać te dary. Dlaczego dałeś mi takie, nie inne talenty? Bóg nas tak obdarował, byśmy właśnie mogli zrealizować tęsknotę. I jeśli nie usłyszymy tego tęsknie, to będziemy złodziejami. Będziemy używać dla własnych celów naszych darów i talentów, ale to nie będzie miało nic wspólnego z drogą, którą Bóg dla nas przewidział. Będziemy po prostu złodziejami. Będziemy okradać Boga. Jakiś czas temu na jednych rekolekcjach podchodzi do mnie zrozpaczona matka, która niedawno pochowała córkę, która była w klasie maturalnej. Piękna, obdarzona niesamowitym głosem. Wyhaczyła ją jakaś agencja modelek i uznali, że będzie świetną modelką. Mama i mi, proszę księdza, stała się dla nas Bogiem ta nasza córka. Wszystko pod nią. Pierwsza sesja zdjęciowa, gazety, flesze. Nic się już dla nas nie liczyło, tylko jej zdjęcia w magazynie. I ktoś z agencji modelek wpadł na pomysł, żeby podać jej larwę tasiemca, żeby nie przytyła. Wzięła za zgodą rodziców. Tasiemiec zahaczył się na wysokości serca, później poszedł do głowy, dziewczyna umarła w mękach, nie doczekawszy matury. A jej mama mówi tak, proszę księdza, ani ja, ani mój mąż, ani moja córka nie zapytaliśmy Pana Boga, dlaczego ona taka piękna i dlaczego tak ładnie śpiewa. Tylko chcieliśmy po swojemu, po swojemu. Wracam do owego, pójdź za mną. To szansa na to, by Bóg nie musiał tęsknić. To szansa dla ciebie, dla mnie, dla tych, którzy przyjadą, by tęsknota nas nie zabiła. Byśmy byli ludźmi szczęśliwymi. W końcu to sam Jezus, który staje dziś przed tobą, patrzy ci głęboko w oczy i mówi, kocham cię, tęsknię za tobą. Nie lękaj się, nie musisz się bać, bo jest coś więcej niż lęk. Ja jestem, który tęsknie. Amen. Wytrzymacie jeszcze dawkę słowa? Współczuję wam trochę, bo jesteście w lepszej sytuacji, że siedzicie, ja muszę stać, ale jesteście w gorszej, bo musicie słuchać. Kochani, to co najbardziej nam przeszkadza, by usłyszeć o tym, że Jezus tęskni, by usłyszeć Jego Słowo, to co najbardziej zamyka nam uszy na Jego Słowo, to jest grzech, grzech. I słuchajcie, dzisiaj mamy wiele takich sytuacji, w których ludzie mówią, po co się spowiadać? Zobaczcie, że mamy przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Z całym szacunkiem dla was tutaj młodych i dla wszystkich, którzy przyjadą. Ale jeśli nasze serca nie są wyspowiadane, jeśli na tych polach nasze serca nie będą wyspowiadane, to wszystko jest bez sensu. Bez sensu. Bo będziemy mieli zamknięte uszy i zamknięte serce.
Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że w życiu już tak młodych ludzi nastąpią jakieś takie zawirowania, które sprawią, że na dzień dzisiejszy te osoby nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Ale to, śmiem twierdzić, w tym przedziale wiekowym są jakieś sytuacje marginalne, które nie byłyby do rozwiązania postanowieniem poprawy. Więc jeżeli bierzemy udział w jakichkolwiek wydarzeniach religijnych, nie mamy przeszkód, by się wyspowiadać, a przychodzimy i przeżywamy to wszystko w grzechu ciężkim, to jest bez sensu. To jest kompletne zaprzeczenie jakimkolwiek ewangelicznym wymiarom naszego bycia tutaj. Jeśli nie jesteśmy włascy uświęcający. Zobaczcie, przez ile godzin księża spowiadali dziś. To nie jest tak, że się nie można wyspowiadać. By usłyszeć Jezusa, trzeba mieć czyste serce. A Pan Bóg w fenomenalny sposób poradził sobie z grzechem. W fenomenalny sposób. Wiecie jak? Pierwsza sprawa, dał nam serce, które od maleńkości, czy ochrzczone, czy nieochrzczone, nauczone zostało się spowiadać. Dlaczego? Bo dał nam sumienie. Czy jesteśmy ochrzczeni, czy nie? To w tej przestrzeni prawa naturalnego mamy serce, które nam mówi, co jest dobre, a co złe. To, że nie jest to nawet związane z Chrztem Świętym, przekonałem się, jak parę lat temu spowiadałem w kilku klasztorach siostry Matki Teresy z Kalkuty i przychodzę do jednego z klasztorów i siostra mi mówi, że jest jedna kobieta, prostytutka, która od jakiegoś czasu była na ulicy, siostry ją wzięły do swojego domu i prosi mnie, żebym poszedł ją wyspowiadać i się nad nią pomodlić. Więc okej, poszedłem i siostra mówi, czeka w kościele, pytam, czy to ty jesteś, która chcesz się pomodlić, wyspowiadać, a ona mówi tak, więc zaczęliśmy spowiedź, wyspowiadała się, oczywiście nie znała tych regułek przed i po, no ale kwestia języka i tak dalej, ale wyspowiadała się pięknie. Za tydzień przychodzę, a siostra na mnie krzyczy, proszę księdza, mówi, do przełożonej. Nie, co się stało? Mówi, szybko, mówi, bo jest afera. My, jaka afera? Przychodzę do przełożonej, a przełożona mówi, co ksiądz zrobił tutaj, pod oknami, mówi, kongregacji nauki wiary, mówi, pod oknami Ojca Świętego, jak ksiądz mógł? Ja mówię, co się stało, siostro? Przecież, co za skandal. Siostra mówi, wyspowiadał ksiądz nieochrzczoną kobietę. I mówię, jak to nieochrzczoną kobietę? Kiedy? No mówi, tą, którą księdzu kazałam wyspowiadać tydzień temu. Ja mówię, no to siostra mi kazała. Idę do niej. Ona zapłakana, bo jej tam siostry już nakładły, że jakie przestępstwo zrobiła. Ja mówię, pytam ją, jesteś nieochrzczona? Ja mówię, chyba nie. Mówię, to jakim cudem się wyspowiadałaś? Jakim cudem to zrobiłaś? A ona mówi, odkąd pamiętam, to tak rozmawiam z Bogiem. Mówię Mu, co zrobiłam źle i Go za to przepraszam. Serce, które jest nauczone w cudzysłowie się spowiadać. I to jest pierwsza rzecz, przez którą Bóg sobie poradził z grzechem, z naszą słabością. To, że dał nam serce, które mówi nam, co jest dobre, a co złe. A druga sprawa, to dał nam Jezusa. Dał nam Jezusa, który pokonał grzech. Pokonał grzech. Zobaczcie, wyniosłem tutaj roll-up. Czy dobrze widać
to, co na nim jest. Czy tam z tyłu, jeśli widzicie, co jest na tym roll-upie, to podnieście ręce. Ostatnie rzędy. Czy widzą? Podnieście, pomachajcie. Widzicie, ok. Myślę, że ten logotyp gdzieś tam nam się już o oczy, że tak powiem, obił. I słuchajcie, kiedy zobaczyłem ten logotyp pierwszy raz, to pomyślałem sobie, no to jest sposób Pana Boga na grzech. To jest sposób Pana Boga na nasze odejście. Zobaczcie, niesamowity obraz, gdzie Chrystus niesie na sobie kogo? Człowieka. Ale niesie człowieka na sposób owcy. Ja jestem z gór, to wiem, jak się nosi owce. Jak są tu jakieś jacyś górole, to też wiedzą, jak się owce nosi. Zobaczcie, ma przewieszonego Pan Jezus przez ramiona człowieka, ale nogi i ręce ma zaplecione jak owcy. Jakie macie skojarzenia z tym logotypem? To jest logo w ogóle, mam nadzieję, że wiemy, a to jest logo na Rok Miłosierdzia. Stworzone przez księdza Marko Rupnika, Słoweńca, którego mozaiki możemy choćby podziwiać w pobliskim kościele w centrum Jana Pawła II, w Górnym Kościele. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten logotyp, miałem dwa skojarzenia. Pierwsze oczywiście z dobrym pasterzem i zagubioną owcą, a drugie skojarzenie mi przyszło przypowieść o marnotrawnym synu, miłosiernym ojcu, który czeka. Zobaczcie, że ten niesamowity sposób przedstawienia Chrystusa, który jest w tej mandorli, czyli w tym migdale takim owalnym kształcie, zwróćcie uwagę, który zawsze w tradycji Kościoła oznacza dwie natury w Chrystusie, boską i ludzką. Zobaczcie, że ten Chrystus stoi w takim rozkroku w tym migdale, jakby był z klasztoru Shaolin. Widzicie to? Niektórzy się śmieją, że jest z klasztoru Shaolin. Ale dlaczego ten ruch Chrystusa jest taki właśnie dynamiczny? Ponieważ autor tego logotypu chciał pokazać, że Chrystus bierze, i tutaj nawiązuje do starożytnego obrazu chrześcijaństwa, gdzie Chrystus bierze w tym człowieku całą ludzkość na swoje ramiona i co więcej, wyprowadza tę ludzkość z ciemności. Zobaczcie, że ten migdał jest ciemny. Od ciemniejszego koloru do jaśniejszego. Znaczy, że Chrystus bierze tego człowieka, którą jest cała ludzkość, i z tej ciemności tym ostrym takim krokiem dynamicznym wyprowadza całą ludzkość z ciemności grzechu, właśnie dzięki zmartwychwstaniu. Zobaczcie, co jest jeszcze bardzo ważne, u Marko Rupnika to znajdziemy zawsze. Chrystus ma na rękach i nogach, chociaż jest zmartwychwstały, ma rany. Dlaczego? Bo ksiądz Marko Rupnik chciał powiedzieć i pokazać, w Roku Miłosierdzia szczególnie, że grzeszny człowiek, który wychodzi z ciemności, często poraniony, często zdruzgotany, często połamany, z taką, a nie inną historią życia, może się cały ukryć w ranach Chrystusa. Rany Chrystusowi zostały po to, by człowiek się mógł w nich ukryć. Jest jeszcze jeden bardzo ważny szczegół tego logotypu, którego normalnie nie zauważamy. Dlaczego? Chyba, że ci najbardziej spostrzegawczy, ci, którzy to zauważyli, mogliby grać w te łamigłówki, gdzie tam się te szczegóły zaznacz, 10 szczegółów, które różnią ten obrazek. Jest taki jeden szczegół, bardzo ważny. Zobaczcie, mamy dwóch ludzi, a ile mamy par oczu? Mamy trzy, mamy, inaczej, źle zapytałem, mamy trzy sztuki oczu, że tak powiem. Jest jakiś polonista, to nam pomoże to odmienić.
Normalnie jak patrzymy na ten logotyp, to nasz mózg no, często nie zauważa tego, bo skoro dwóch ludzi, to dwie pary oczu, prawda? Czyli cztery sztuki. A tu mamy trzy. To środkowe jest większe. Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Ale ksiądz Marko Rupnik chciał powiedzieć, że Jezus, który bierze człowieka na swoje ramiona, tak głęboko przenika jego serce, że wręcz jednoczy się, stanowi jedno z jego wzrokiem, że przenika go całego, że jest z nim całkowicie zjednoczony. Co więcej, ksiądz Marko Rupnik chciał powiedzieć przez to logo i przez ten wizerunek, że nie ma w nas ani centymetra, ani milimetra, którego by Jezus nie znał, do którego Jezus by nie dotarł. Jezus, który bierze zarazem z jednej strony całą ludzkość, a z drugiej strony pojedynczego człowieka na swoje ramiona, czyli mnie i ciebie, tak przenika nasz wzrok, że przenika do najgłębszych tajemnic naszego serca. Do miejsc, do których często my sami boimy się schodzić, bo się boimy tych miejsc, bo są poranieniem, bo są grzechem, bo są naszą niewolą, bo są naszym wstydem. Jezus to przenika. Jezus to przenika. Jezus, który bierze nas na swoje ramiona. I kochani, odwołując się do tej przypowieści o dobrym pasterzu i o zagubionej owcy, nie mamy szans w starciu z grzechem i z własną słabością, jeśli, uwaga, nie odnajdziemy w sobie owcy. Owcy. W roku miłosierdzia jednym z naszych głównych zadań jest zidentyfikowanie się z owcą. Z owcą, która odeszła. Możemy sobie myśleć, patrzę na co, zerkam na co patrzycie tam, co się tam wyświetliło, że... czy patrzycie. Zobaczcie, często myślimy o tej zagubionej owcy, że to jest ktoś, kto jest zupełnie na bakier z Kościołem, z Panem Bogiem, pogrążony w grzechach, w nałogach, etc. Nie, każdy z nas ma w sobie owcę. Każdy z nas ma jakąś przestrzeń w sobie, która jest tą słabością i która jest odejściem od stada i od pasterza, gdzie narażamy się na wielkie niebezpieczeństwo, że stanie się tam krzywda. I by zostać wziętym na ramiona przez Chrystusa, musimy się zidentyfikować z owcą. Trzeba, żebyśmy w sobie zobaczyli owcę, która odeszła od stada. Owcę, która odeszła od stada. A wtedy, jeśli znajdziemy w sobie owcę, to automatycznie zaczniemy szukać pasterza, szukać drogi powrotu. I co więcej, damy się znaleźć Chrystusowi. Ale bardzo ważne jest to, że owca, która ma świadomość, że się zgubiła, intuicyjnie zaczyna szukać stada i pasterza. Intuicyjnie zaczyna poszukiwania. Pamiętam, jak parę dni poświęcenia kapłańskich poszedłem z moim wujkiem na turbacz. No i schodzimy z tego turbacza, z moim wujkiem, który mieszkał w Nowym Targu, schodzimy do Nowego Targu, wychodzimy z lasu na szlaku, a tu nagle przed nami dwa takie bycze podhalane. Ja, że mam permanentną, niewyleczoną traumę, jeśli chodzi o psy, z tego względu, że jak chodziłem do podstawówki, czy jeździłem rowerem, to z mojego domu do szkoły było 3-4 kilometry, więc między domami, osiedlami musiałem pokonać te trasy albo pieszo, albo rowerem. Notorycznie miałem problem z psami, które zrywały się często z łańcuchów, które cały czas na mnie szczekały. Raz czy drugi zdarzyło mi się przeskakiwać przez jakieś ogrodzenia, stargać portki i tak dalej, i tak dalej. Więc trauma nieprzeciętna, więc sparaliżowało mnie. Dwa podhalany przed nami. A mój wujek uznał, że skoro podhalany, to znaczy, że gdzieś tu jest stado i gdzieś jest baca, który je wypasa.
No i zanim się rozejrzałem, to on już tam rozmawiał z tym bacą, a ja dalej stoję na tym szlaku. Ale byłem tak spanikowany, że nawet nie zauważyłem, kiedy z tych dwóch podhalanów nagle wokół mnie znalazło się mnóstwo owiec. Pamiętacie taki kadr z Janosika, jak idzie kamera i idzie któryś tam z tych zbójów, już nie pamiętam, czy jakiś baca, niesie owieczkę, a wokół niego tak po tym zboczu idą te owce, on tam w środku tego stada. Czy ten ostatni kadr, kiedy już Janosik idzie, żeby na śmierć, też między tymi owcami. Słuchajcie, nagle znalazłem się w takiej sytuacji, w której byłem otoczony przez wielkie stado owiec i byłem w centrum tego stada. No i ja, romantyczny, beskidzki góral, od razu mi łzy popłynęły, bo sobie uświadomiłem, że kilka dni wcześniej zostałem wyświęcony na księdza. Czyli pomyślałem sobie, ciągną owce do pasterza. Na razie takie. Słuchajcie, czuję nagle, że coś mnie smyra po nogach. Patrzę, a tam taka malutka owieczka, która się tak łasi do tych moich nóg. Owce intuicyjnie szukają pasterza. I żebyśmy mogli być znalezieni przez Jezusa, ale też żebyśmy mogli szukać, to musimy uznać w sobie owce. A drugi obraz, słuchajcie, to ten marnotrawny syn, który wraca do miłosiernego ojca. Poraniony, przetrącony. I jak pisze biskup Grzegorz Ryś w Skandalu Miłosierdzia, człowiek, który wrócił powodowany lękiem i strachem o swoje życie. Zobaczcie, jest w ogóle książka, która wpadła mi w grudniu w ręce i jest takim moim odkryciem ostatnich tygodni i zachwytem. Skandal Miłosierdzia biskupa Grzegorza Rysia. To jest wznowienie książki, która już się kiedyś ukazała z racji Roku Miłosierdzia, teraz wznowienie. Uważam, obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą przeżyć sensownie Rok Miłosierdzia. Nie mówić, że skandal biskupa Rysia, bo sobie ktoś pomyśli, że biskup coś wywinął, jakiś numer, tylko skandal miłosierdzia biskupa Grzegorza Rysia. Więc drodzy, biskup Grzegorz pisze w skandalu tak. Często jesteśmy jak ten syn. Jedyne, co go pchnęło w kierunku domu, to upodlenie, którego doznał i głód, który zagroził jego życiu. To powoduje lęk i dlatego wracamy. Często z nami tak jest, że jak się pogubimy, to dopiero konsekwencja naszych grzechów i wyborów w kontekście lęku, który się pojawia, powoduje, że wracamy. Parę tygodni temu na jedną z mszy świętych, nabożeń Serce w Serce z Jezusem, które organizujemy w kilku miejscach w Polsce z Profeto, przyjechała matka z córką, które mieszkając nad Bugiem, wschodnia część Polski, od wielu lat i z pokoleń na pokolenie, gdzie kobiety przekazywały sobie w domu czary i gusła. Wyobraźcie sobie, od wielu lat parały się w wiosce gusłami, czarami, miały mnóstwo klientów, o Panu Bogu zapomniały i nagle zaczęło ich straszyć w domu. Zaczęły wypadać talerze, palić się zasłony, wypadać szyby z okien. Wystraszyły się. I ze względu na ten strach zaczęły szukać pomocy i przyjechały na mszę. Wysłuchałem tych ich opowieści, troszkę z przymrużeniem oka. Myślę, a kobietom się wydawało, może tam jakiś kwiatek spadł w nocy, one już robią larum. Nie to, żebym się z takimi zjawiskami nie spotkał, ale przyznam szczerze, że jakoś tam do końca nie uwierzyłem tym opowieściom, tylko mówię, może przesadzają trochę. Rzeczywiście się wystraszyły, a strach ma wielkie oczy. Ale mówię, no cóż, pomodlimy się. Słuchajcie, dużo ludzi w zakrystii. Kładę na nie ręce
I w tej jednej sekundzie, jak położyłem na nie ręce, na córkę i na matkę, tak w tym jednym momencie padły nieprzytomne na ziemię. Straciły w jednej sekundzie przytomność, jakby im ktoś prąd wyłączył. Po chwili modlitwy wstały jakby nigdy nic. Mam nadzieję, że już uwolnione od tego obciążenia. Ale gdyby nie lęk i strach, to by nie przyszły, nie szukały, nie szukały. Bóg jako miłosierny Ojciec darzy nas wręcz, biskup kontynuuje, matczyną miłością i troskliwością. Słuchajcie, w tej książce Skandal Miłosierdzia biskup Grzegorz mówi, że ten skandal polega właśnie na tym, że Bóg darzy nas miłością rachamim, to znaczy miłością matki. Miłosierdzie to jest miłość czułości, miłość, która jest nie do opowiedzenia. Czuła miłość matki. Miłosierdzie, kontynuuje biskup Grzegorz, jest wierną miłością matki wobec dziecka, relacją największej bliskości, miłości nie do opowiedzenia. To jest skandal miłosierdzia, to jest miłosierdzie. I ta miłość wyraża się w pocałunku, który ojciec daje marnotrawnemu synowi. I myślę sobie, że każde rozgrzeszenie, które otrzymujemy, jest takim pocałunkiem. Jeśli idziesz do konfesjonału, jeśli wyznajesz swoje grzechy, bez względu na wszystko, coś tam powiedziała, czy powiedział, bez względu na to, czy ksiądz na ciebie nakrzyczał, czy nie nakrzyczał, bez względu na to, co się tam wydarzyło wcześniej, to kiedy słyszysz: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to otrzymujesz pocałunek od Ojca. Ojciec cię całuje. I to jest rzeczywistość, która przekracza kosmos. Kiedyś, słuchajcie, byłem przejazdem w jednym z sanktuariów. Myślę sobie, wyspowiadam się już prawie 2 tygodnie, jak nie byłem. Skorzystam z okazji. Podchodzę do kratek konfesjonału, a tam taka folia, przepraszam za wyrażenie, wręcz zapluta do tego stopnia, że nic nie widać. Czy ktoś tam nawet siedzi, czy nie siedzi. No ale wiedziałem, że tam ksiądz jest. Tak sobie pomyślałem, no mogliby sobie te folie na tych kratkach wymienić. Taka mi myśl przyszła przed spowiedzią. Mnie skutecznie rozproszyła. Słuchajcie, wyznałem swoje grzechy. Ten ksiądz już leciwy, nie dość, że go nie widziałem, to jeszcze go nie słyszałem. I w pewnym momencie czuję, słuchajcie, ja to fizycznie odczułem i dzielę się z tym z wami, fizycznie odczułem ciepło i ulgę w sercu. I była taka, dostrzegłem w tym momencie dziurkę w folii. I patrzę przez tą dziurkę w folii. A wiecie, co się dzieje za tą folią zaplutą? Ten ksiądz robi znak krzyża, rozgrzeszając mnie. Fizycznie odczułem na sercu to rozgrzeszenie. Pocałunek Ojca. Kiedy Bóg nas rozgrzesza, kiedy słyszymy: ja odpuszczam tobie grzechy, Ojciec po prostu nas całuje. Ten Bóg za każdym razem, kiedy idziemy do konfesjonału, bierze nas na swoje kolana i chce nam przywrócić wzrok, który straciliśmy w wyniku popełnienia grzechu ciężkiego. Głosiłem teraz rekolekcję w parafii dzisiejszego bohatera. Mam tu jego relikwie, święty Stanisław Kazimierczyk. I głosiłem rekolekcję u kanoników regularnych, właśnie którym to kanonikiem regularnym był święty Stanisław Kazimierczyk. No i spotkałem tam takiego księdza, który już jest emerytowanym kapłanem. Kanonicy regularni posługują nie tylko tu w Bożym Ciele w Krakowie, ale też w Gieczwałdzie, na Warmii Mazura, gdzie
miały miejsce jedyne w Polsce, uznane przez Kościół, nie tylko przez biskupa diecezjalnego, ale przez Watykan, objawienia Matki Bożej w Gierszfałdzie. I spotkałem księdza, który tam był proboszczem przez jakiś czas. I ksiądz Mieczysław, już emerytowany kapłan, opowiadał mi, że kiedyś przyszła do niego matka i na rękach niosła swojego kilkuletniego synka, który nagle, z niewiadomych przyczyn, zupełnie oślepł. Nic nie widział, stracił kompletnie wzrok. Ona była zrozpaczona. Przyniosła go i mówi: proszę księdza, co mam robić? Ratujcie moje dziecko. A mówi: cóż, mówi, do lekarzy, czemu do nas? A ona mówi: lekarze już nie poradzą, ale wy macie mi Matkę Bożą. I wtedy jedyne, co księdzu Mieczysławowi przyszło, to, żeby przemywała te oczy wodą ze źródełka, które pobłogosławiła Matka Boża. I rzeczywiście wzięła tę wodę. Minął jakiś czas. Ten ksiądz zapomniał o tej sytuacji. I słyszy pewnego dnia dzwonek do drzwi na plebanie. Schodzi, otwiera te drzwi, a przez próg przeskakuje jakiś bajtel, obija się o niego i leci na plebanie. Mówi: co to za historia? Mówi: co to za dziecko? Nie poznał go w ogóle, ale poznał jego mamę. I mówi: to on? A jego mama mówi: to on. Brałam go co wieczór na kolana, otwierałam tę butelczynę i przemywałam mu oczy. I w pewnym momencie powiedział: mamo, widzę znów. Bóg jest takim ojcem, który za każdym razem, kiedy popełnimy grzech ciężki i nagle oślepniemy, stracimy wzrok, bierze nas co wieczór na kolana, otwiera tę butelczynę miłosierdzia i przemywa nam oczy, byśmy mogli znowu widzieć. Byśmy mogli znowu widzieć. Kochani, chcę was dzisiaj prosić, byście nigdy nie zabili sumienia. Byście nigdy nie dopuścili do sytuacji, w której powiecie waszemu sercu i sumieniu: nie odzywaj się, nie chcę cię słuchać, bo wiem lepiej. Chcę was prosić, byście szukali sposobu na to, by stać się owcą. Chcę was prosić, byście zawsze pamiętali o tym, że Bóg znalazł sposób na grzech. I w końcu chcę was prosić, byście pozwolili miłosiernemu Ojcu przyjąć was z powrotem do domu. I chcę powtórzyć słowa, którymi zakończyłem dzisiejsze kazanie. Nie lękaj się, nie musisz się bać, bo jest coś więcej niż lęk. Ja jestem, mówi Pan. Amen.